Dzień dobry Państwu. Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest prokurator y, Tomasz Szafrański, pełnomocnik prokuratora generalnego przed Trybunałem w Luksemburgu, a chodzi o pytania projudycjalne Sądu Najwyższego w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Witam Panie Prokuratorze, bardzo Dzień dobry, serdecznie. Panie, redaktorze. panie Prokuratorze, jakie wnioski z tej wtorkowej rozprawy y, Pana jako pełnomocnika? Szereg wniosków, wnioski. Ale jest Polski rząd ma szansę tą, tą sprawę wygrać przed Trybunałem. Ba... Panie redaktorze, jakie wnioski w... przede wszystkim się nasuwają? Takie mianowicie, że bardzo była potrzebna ta rozprawa. Wysłuchanie mhm. przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa wyraźnie dało wiedzę, nową wiedzę yy, sędziom. Widziałem zainteresowanie mhm. członków składu orzekającego. Były poruszane takie kwestie które do tej pory umykały uwadze, no, w szczególności nie były eksponowane przez innych uczestników postępowania, mam na myśli przedstawicieli Komisji Europejskiej czy naszych pełnomocników polskich yy, sędziów. Czyli jakie wątki? Stricte prawne, bo mhm. muszę powiedzieć, że zaskoczony jestem uczestnicząc w drugiej rozprawie i yy, na tej pierwszej rozprawie yy, no, zwróciłem uwagę, że argumenty podnoszone przez no, w szczególności pana mecenasza Wabrykiewicza, panią mecenas, mu towarzyszącą e, bardziej się wpisują w argumenty e, wymiany myśli publicystycznej albo politycznej, z politycznego. A nie to są pełno, mówi Pan o pełnomocnikach no. Sądu Najwyższego. i to nie przedstawicieli są wolnych sądów? Ach, nie wiem, czy są przedstawiciele wolnych sądów, bo tego e, mhm. nie rozpoznaję. Natomiast e, to są przedstawiciele sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, na kanwie których do spraw mhm. sąd Jasne. krajowy czy Nie pełnomocnicy, a przedstawiciele. Nie Panie także zmierzam innego. To są pełnomocnicy, tylko nie Sądu Najwyższego, tylko stron w procesie przed Rozumiem. Sądem Najwyższym. Bo Rozumiem. Sąd Najwyższy nie jest mm -hmm. stroną procesu przed cue. Sąd najwyższy jest sądem pytającym. Pytającym miasto. Tak, natomiast pan mecenas, pani mecenas reprezentują sędziów sądu Najwyższego i Naczelnego sądu administracyjnego, których sprawa trafiła do sądu Najwyższego i na kanwie której pytania prewyscjalne zostały skierowane. Mm -hmm. Ja przyznam, że tutaj zwracam uwagę, no, dla mnie po pewien deficyt argumentacji prawniczej, ja bardzo dużo o publicystyki, w szczególności w wypowiedziach no, pana Mecenasa Michała Wawrykiewicza. Potem jako zrozumiałem, że jest to także związane z faktem, że jak gdyby rolę adwokata łączy bezpośrednio z rolą polityka, który ubiega się o mandat w Parlamencie Europejskim. To mi jako tłumaczy takie. Mhm ukierunkowanie na te aspekty, które chyba nie w tym postępowaniu są najważniejsze, być może są ważne dla nagłośnienia określonego w mediach w Polsce. Natomiast dlatego zauważyłem, że sędziowie Trybunału, w szczególności wysłuchując przedstawicieli dwóch sędziów Krajowej Rady Sądownictwa i argumentów i prawnych, i dotyczących kontekstu tej reformy dokonywanej w Polsce, w sposób istotny zdradzali zainteresowanie, co się też wyrażało pytaniami, chociażby kierowanymi do pana sędziego Dudzicza odnoszącymi mi się już do po prostu prawniczych aspektów postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa. Też miałem tą satysfakcję, że na poprzedniej rozprawie, kiedy sędziowie zadawali pytania o stan prawa polskiego, mhm. dostrzegłem, że rzeczywiście jest duże pole jeszcze pewnego niezrozumienia istoty naszych regulacji czy ustawy o Sądzie Najwyższym, czy ustawy Krajowej Radzie Sądownictwa, a także Konstytucji. Tak właśnie ta dociekliwość sędziów zadających pytania świadczy o tym, że, że, że jest chęć zgłębiania właśnie. Tej, tej okoliczności, ani odwoływania się od jakich, do, do jakichś abstrakcyjnych rzekomych zagrożeń dla niezależnych sędziów, prokuratorów, co dominowało w wypowiedziach pełnomocników przedstawiających Polskę jako kraj, no, powiedzmy to, zamordyzmu, w którym wolne myślenie jest niemalże na granicy zakazu. A co szczególnie interesowało sędziów? Coś szczególnie. Pytali na tej ostatniej rozprawie w szczególności o postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa. Tak? O charakter e, pracy zespołów powoływanych w łonie mhm. Krajowej Rady Sądownictwa, które dokonują weryfikacji e, poszczególnych zgłoszeń, ale które nie mają możliwości jakichkolwiek decyzyjnych. Mhm. Niezależnie od rekomendacji, zgodnie z ustawą, zespołu Krajowa Rada Sądownictwa jest wyłącznym organem in gremium. Nie wiąże którego... prezydenta. Nie, znaczy ani stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa nie wiąże prezydenta, ani stanowisko tego wewnętrznego zespołu, ta rekomendacja nie wiąże, nie wiąże krajowe, Krajowej Rady. Jasne. Były wielokrotnie przypadki w tych, i obecnie i poprzednio, kiedy pozytywna opinia zespołu mimo to skutkowała negatywną uchwałą Rady, albo negatywna opinia zespołu skutkowała pozytywną, bo zespół nie ma na celu dokonania jakiegokolwiek mhm. wyboru. On ma opracować faktografię dotyczącą kandydata i w sposób precyzyjny przekazać członkom całej Rady, która przyprowadza dyskusję i No ale jak rozumiem, że tutaj nie chodzi tylko o zespoły wewnętrznej Krajowej Rady, tylko chodzi o Krajową Radę jako taką w całości. Tak i dlatego na przykład coś interesowało yy, sędziów Trybunału, to były pytania, o które miałem okazję odpowiadać na poprzedniej rozprawie, a mianowicie bo zostało zadane to pytanie o rzekome skrócenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, dokonane tak. tą nowelizacją ustawy. I tutaj widać było, że ten argument, iż nie doszło tutaj do skrócenia kadencji, konstytucyjnej tylko do wygaszenia kadencji do wygaszenia niektórych kadencji członków Rady Rady, ale jako czego? Jako niezbędnej konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K5 przez 17, który wówczas stwierdził, że traktowanie kadencji sędziów członków Krajowej Rady sądownictwa jako kadencji indywidualnych mhm. A tak się rozpoczęło od 2002 roku, kiedy sama Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła sobie taką interpretację, że jest możliwe, żeby kadencja była indywidualna. O co chodziło? Doszło do opróżnienia miejsca w Krajowej Radzie mhm. przed upływem czteroletniej kadencji. I powoł, powinno nastąpić uzupełnienie, wybór kolejnego sędziego, ale ten sędzia powinien być wybrany tylko na tę część. Ten okres czasu, który brakował do końca kadencji tego jego poprzednika. To jest powszechnie akceptowana zasada. Na przykład taka sama zasada jest w artykule 7 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, kiedy jest powiedziane, że jeżeli dojdzie do y, konieczności ponownego wyboru na dane miejsce, to następca sędziego ma kadencję tylko o długości dopełniającej tą kadencję pierwotną. Mhm. I tak było traktowane zawsze również w Polsce wcześniej, do 2002 roku, kiedy Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła nagle, że kadencja jest indywidualna. Innymi słowy, powiedzmy, jeżeli w, e, poprzedni członek zasiadał tylko dwa lata i wybieramy nowego, to temu nowemu się liczy, liczymy od nowa cztery lata, prawda? Mm -hmm. Dochodziło wtedy do rozejścia się kadencji poszczególnych sędziów, wchodzących w Krajowej Rady, podczas gdy ta kadencja powinna być wspólna, bo to organ rozstrzygającym gremium. Mm -hmm. A jak Trybunał przyjął, bo rozumiem, że też y, y, padały pytania, czy padały argumenty odnośnie decyzji Trybunału Konstytucyjnego Polskiego odnośnie czy, czy Jak ta sprawa została przedstawiona? Panie redaktorze, jak mm, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ten ostatni, ostatni rozumiem, że wyrok. Pan pyta, czyli ten wyrok K12 przez 18, on oczywiście jest dostępny i jak nie mam znany sędziom Trybunału, oni mają mieli z uzasadnieniem oczywiście wyrok w, w całości. Przyznam e, z żalem, że na przykład e, skutki wynikające z tego wyroku no, nie spotykały się z jakimkolwiek zainteresowaniem pełnomocników, chociażby sędziów Sądu Najwyższego. No ale po to właśnie, ważne, żeby się z, z, z zainteresowaniem sędziów Trybunału, a nie pełnomocników. Tak, no ale to była, była właśnie kwestia, proszę wrócić do dyskursu, bo popatrzmy, co wynika z tego wyroku. Znaczy, przede wszystkim, co wynika z każdego wyroku Sądu Konstytucyjnego naszego. Hmm. Zgodnie z Konstytucją, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są. Ostateczne i mają moc źródła tak, prawnych. Ale tu mamy tych dublerów i, i, no. i ten argument powtarzany. Proszę bardzo, ja nie znam, po, znam pojęcie dublera publicystycznie, prawda? Publicystycznie mm -hmm. wysuwane, ale w sensie prawnym nie ma czegoś takiego jak instytucja sędziego dublera. Mm -hmm. Status prawny wszystkich sędziów zasiadających w Trybunale został rozstrzygnięty prawnie. Też pomijam oczywiście, że to jest także kwestia decyzji prezydenta, podobnie jak decyzja prezydenta yy, yy, wieńczy. Znaczy ona jest kwestionowana, ale to już zostawmy, bo to już ze, zejdziemy na inne pole mm -hmm. yy, tak. yy, dyskusji. A proszę mi powiedzieć, jeszcze wracając trochę do, 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 właśnie do, do pełnomocników, przedstawicieli Sądu Najwyższego, bo oni, bo ja czytałem, śledziłem, śledziłem to, co się działo przed Trybunałem i jakby zobaczyłem takie dwie wersje, dwa sprawozdania, znaczy, pełnomocnicy natomiast przedstawiali to zupełnie inaczej, no, między innymi krytykując pana, że pan no, właśnie nie używał argumentów merytorycznych, tylko mówił pan na przykład, jak to określono o wiertarkach i kiełbasie i w, w kontekście polskich, polskich sędziów, eee. i że to nie były merytoryczne Panie prawne argumenty. Jeżeli pani Mecenas Gregorszy słyszała tam o kiełbasie, to było tu jedynie wytwór jej wyobraźni. Mhm. Zapewniam pana, że żadna kiełbasa przed Trybunałem się nie pojawiła. Ale może wiertarka się pojawiła. Nie, widocznie była tak mocno nastawiona do przedstawienia pewnej argumentacji, że pomyliła jakieś dyskursy prawnicze przy słowa, które nie padły. Mhm. Owszem, powołałem jeden wyrok, mhm. odpowiadając na pytanie następujące. A mianowicie przedstawiciel Komisji Europejskiej e, zadał takie pytanie, które miało jakoby uwrażliwić Trybunał Sprawiedliwości e, na celowość prowadzenia Izby Dyscyplinarnej. Dlaczego mhm. mianowicie. Izba SPINARNA została wprowadzona, skoro poprzednio był system dyscyplinarny mhm. i on funkcjonował. Rozumiem, że tu było od razu takie implicite zawarte domniemanie, że jak coś jest wprowadzone, to w zdrożnym celu, żeby prawa i wolności obywatelskie narażać na szwang. Więc miałem okazję ustosunkować się do powodu prowadzenia tej Izby. Mhm. I tutaj odwołałem się przede wszystkim także do kwestii odbioru sądownictwa polskiego mhm. w społeczeństwie. Od lat, ale także w czasie reformy. To też była taka narracja ze strony Komisji Europejskiej, no i też naszych właśnie pełnomocników, iż jakoby te reformy dokonywane w ostatnich latach radykalnie załamały zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, bo ono rzekomo można domniemywać było wielkie, a nagle teraz jest niewielkie. No więc ja starałem się przedstawić, zresztą złożyłem wniosek o dopuszczenie badań opinii publicznej, zresztą również najnowszych, przeprowadzonych przez Kantar oraz Ipsos. W trzeciej dekadzie kwietnia tego roku, czyli trzy tygodnie temu, z tych to badań wynika po pierwsze, że nadal jest sięgające 73, 72% poparcie dla głębokich reform sądownictwa. Po drugie, że też 72% w Kantarze e, obywateli uważa, że obywatele powinni mieć wpływ na wybór sędziów choćby pośrednio, mhm. a więc przez przedstawicieli, przez parlament. Mhm. I w końcu, że Funkcjonowanie izby dyscyplinarnej znajduje znakomita większość obywateli uważa za dobre rozwiązanie, a tylko mniejszość, bodajże jedna piąta uważa, że poprzedni system no tak, był Panie Panie Ale to nie są argumenty prawne, nie są... bo równie dobrze, gdybyśmy zapytali o karę śmierci. W pewnej sytuacji a też be. większość obywateli poparłoby karę śmierci. Ale I, 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 to śmierci czy... ma zupełnie to... innej ale, ale, ja no tak, ale, ale to nie jest chyba. Argument... Jest aktorze, ale ja dopełniłem jakieś źródło tego rodzaju mm -hmm. ocen. A mianowicie takie, że niezależnie, że w Polsce jest masa znakomicie. Uczciwie, wspaniale sądzący pracujących sędziów. Mm -hmm. To jednak przez te lata, przez te ostatnie kilkanaście co najmniej lat, bo te badania wykazują takie słowo opinię o sądownictwie, wyraźną gdzieś od początku lat 2000, to właśnie mechanizmy solidaryzmu zawodowego, korporacyjnizmu, przedkładania właśnie tych elementów ponad interes publiczny związany z usuwaniem z sądownictwa osób, które dopuściły się. Zachowań eliminujących je w sensie aksjologicznym z tego zawodu, doprowadziło do takiego odbioru społecznego. Innymi słowy, masa dobrych, znakomitych, uczciwych sędziów robi codziennie na salach rozpraw wspaniałą robotę, ale takie wypadki tu podałem ten przykład sędziego, który tak, podałem ten przykład, bo nieznamienny ukradł część wiertarki i został, panie redaktorze, nie wiem, czy pan pamięta, wydalony. Tak. W pierwszej instancji. I co się stało? Poszło odwołanie do. Mhm. Sądu Najwyższego przed izbą do tego starego systemu, do izby karnej. I Sąd yy, Najwyższy, no, w naprawdę zaskakującym wywodzie, w uzasadnieniu, yy, ostatecznie doszedł do wniosku, iż wydalenie jest karą nazbyt surową, powinno być obniżenie wyłącznie wynagrodzenia. Tak? Czyli innymi słowy, że osoba, która dopuściła się kradzieży, bo to przesądzono to dalej ma nieskazitelny charakter i może rozstrzygać sprawy mhm. innych obywateli oskarżonych o kradzież. No rzeczywiście zna się na, na, na temacie, tak? Znaczy mhm. ona ma nieskazitelny charakter. Mhm. Nie, no, to, 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 to. Ja pamiętam, jak nas to chyba skomentował w jednym wywiadzie w ten sposób, że wynika z tego, bo spodobał mi się ten, ten opis, że wynika z tego, że można być... W Słodzie i osoba, która się kradzieży, może być sędzią tylko za mniejsze pieniądze. Nie, to jest. To, oczywiście, to, ta to, 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 to decyzja była skandaliczna, ale nie zmienia to faktu, jeżeli chodzi o cenę całości reformy. No to nawet na podstawie badania, które robię, jeżeli mówimy o badaniach, które przeprowadzałam Rzeczpospolita, czyli ankiety bardzo szerokie. Na 10% populacji sędziowskiej, no to raczej jednak jest to krytyczne nastawienie w stosunku do tych reform i do, i do, i do kwestii postępowań dyscyplinarnych według nowego wzoru i do Krajowej Rady mhm. Sądownictwa. Z czegoś to wynika mhm. jednak. Panie że nie wypowiem się wiążąco co do tych badań. Mhm. Nie znam waszych badań. Nie wiem, jak to był kwestionariusz. Tak? Nie wiem, jak mhm. dobraliście 10% sędziów, tak? Czy to było do, dobór losowy, czy to byli ci co się zgłosili? Bo na przykład, jeżeli jest sytuacja, że jakieś badanie jest. Yy, Tworzone, tak, yy, zlecane w jakimś kontekście pewnego yy, konfliktu chociażby, prawda, Akcjologicznego, no to być może, że osoby yy, o określonym nastawieniu chętnie w nim uczestniczą niż te osoby, które no, mają to, inny pogląd. To, znaczy, to jest dwustronny argument też. No tak, ale ja panu pamiętan podam jeszcze jeden dodatkowy argument. Mhm. No jednak widać przynajmniej w dużej części yy, medialnego świata. Mhm. Przewagę poglądów y, negatywnych dla reformy. Ja tak tego jest. nie kwestionuję, ale tak? ja, ja, ja się z tym zgadzam. Tak. Też to obserwuję jako przedstawiciel mediów, tak. że tak jest. Tak. Też ma prawo, tak? Tylko chodzi mi o coś takiego. Proszę zwrócić uwagę, jak często sędziowie, którzy są przeciwnikami reformy, mówią o rzekomym efekcie rożącym jakichś tam zachowań w rodzaju właśnie stworzenia dyscyplinarnej, tak? A proszę mi powiedzieć, czy pan nie uważa, że. Taka ciągła kontestacja tej reformy, w szczególności w mediach, wspierana również rozpowszechnianiem tych poglądów o niedopuszczalności jakiejkolwiek partycypacji sędziego w procedurach nominacyjnych, mhm. jakiegokolwiek poparcia dla tych reform. Pomijam już pogróżki, które się pojawiają, pomijam te listy, nazywam je listami proskrypcyjnymi w postaci wykazu sędziów delegowanych do sądu, do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tak? Mhm. Przepraszam bardzo, ale to jest nic innego jak w moim odczuciu. Próba tworzenia pewnej presji właśnie mhm. na tych sędziów, dla których bądź reformy yy, popierają, bądź reformy, co do reform nie mają stanowiska, ale nie jest to stanowisko Pani? negatywne, żeby się ci sędziowie. Nie ujawniali. Panie profesorze, ale to, ale to też jest no, też dwustronny argument, bo z drugiej strony można. Skoro to, bo, ale, nie, ale, ale, ale w odpowiedzi panu można powiedzieć, że postępowania wyjaśniające, które są wytyczane w tej chwili sędziom, też są takim efektem mrożącym czy próbą yy, zniechęcenia ich do krytyki reform. Na tej, na tej samej zasadzie można, yy, mhm. yy, 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 można powiedzieć, że też. Yy, no, yy, pan, pan, nie, panie redaktorze, tylko sam pan powiedział, postępowania wyjaśniające. Postępowania mhm. wyjaśniające nie są wytyczane sędziom. Mhm. Przecież po sędziemu może być postępowanie dyscyplinarne i zawsze. Mm. Dyscyplinarny. Ale no jest właśnie, to taki sygnał. Wiadomo, co że, że to. No jest psychologiczny sygnał ostrzegawczy, ostrzegawczy tak naprawdę. Takie postępowanie wyjaśniające. Panie doktorze, powiem w ten sposób. Nie przez sygnał psychologiczny, ale jest to bardzo znamienna różnica. Jeżeli właśnie pan mecenas Wawrykiewicz był łaskaw na poprzedniej rozprawie sugerować, że przeciwko panu sędziemu Tulei toczy się 7 czy 8 postępowań dyscyplinarnych, a przeciwko panu sędziowi Tulei nie toczyło się żadnych postępowań dyscyplinarnych. Wyjaśniających No to tak? ja rozumiem, że się. Mm -hmm. Powinniśmy co najmniej do y, adwokata stosować te same standardy, jakie zastosował sąd do redaktora Biedronia, który został skazany za 212, bo mm -hmm. nie mając obowiązku rozróżniania przestępstwami dyscyplinarnymi tak. od czynności wyjaśniających, y, został uznany za tego, który umyślnie pomówił. Tak? Mm -hmm. A tu pełnomocnik mówi świadomie, że są toczone postępowania dyscyplinarne, bo nie ma żadnego postępowania dyscyplinarnego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, były mocno podnoszone też argumenty na sali, że jakoby polscy sędziowie mają wstrzymane przestępstwa dyscyplinarne za y, kierowanie pytań projdycyjnych. No, proszę wybaczyć, ale nie ma ani jednego postępowania wyjaśniającego z uwagi na kierowanie pytań predycjalnych, Co więcej. A stęp... w sędzie tuleja nie ma takiego postępowania? nie ma już dokończę, już dokończę. Nie ma ani jednego takiego postępowania. Gdyby takie postępowanie się zdarzyło, będę pierwszą osobą, która bardzo głośno powie, że to jest absolutnie niedopuszczalne, bo prawo do skierowania pytania predycjalnego, jeżeli jest podstawa prawna i faktyczna, mhm. jest świętym prawem y, polskiego sędziego. Natomiast natomiast trzeba być precyzyjnym. Sędzia tyle, ja nie miał żadnego, po pierwsze, postanowienia sygnarnego, były czynności wyjaśniające, wyjaśniające, ale czynności wyjaśniające nie związane z faktem skierowania mm -hmm. pytania predycjalnego, tylko z faktem zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej groźnych bandytów na kampie, y, której, y, którą właśnie prowadził w mm -hmm. y, okresie formułowania tego pytania. Tak? Mm -hmm. Więc tutaj chodziło o rzecznikowi, nie mam, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest postanowienie wyjaśniające, ja nie znam absolutnie żadnych szczegółów poza tym. Co przeczytałem mm -hmm. w mediach, ale nie chodziło o skierowanie pytania prejudycjalnego, tylko chodziło o istnienie bądź brak podstaw do zastosowania instytucji zawieszenia postępowania karnego. A czy to nie jest ingerencja trochę w jego działalności orzeczniczą, czy to tutaj nie, nie, nie dostrzega pan niebezpieczeństwa jednak? Panie redaktorze, instytucja zawieszenia postępowania karnego jest instytucją wyjątkową, tak? Mm -hmm. Jeżeli, jest ona określona przez artykuł 22 Kodeksu Stosowania Karnego, jeżeli sędzia mieści się w Jakimś szeroko rozumianym zakresie założeń tego artykułu, nawet jak nie do końca dobrze go zastosuję, absolutnie nie wolno mu stawiać mm -hmm. żadnego zarzutu. Tak? Natomiast, yy, proszę wybaczyć, ale na przykład jeszcze raz nie wypowiadam się co do pana sędziego tutaj tej sprawy, bo ja nie znam szczegółów. Tak? Tam tylko właśnie ten ten kazus, też co, co do istoty, ale, ale jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że pod pozorem wykonywania prawa czy stosowania prawa dochodzi do sytuacji nadużycia prawa, tak? czyli obejścia prawa, no to nadużycie prawa czy obejście prawa nie może korzystać z ochrony prawnej, tak? I to jest kwestia oceny też także tej sprawy. Ja z tego, co wiem, te czynności wyjaśniające no nie skończyły się. Przecież, chyba uh -huh. że pan redaktor coś wie, w sposób jakkolwiek y nie, to nie jest niekorzystny dla pana ba, Do tej pory nie. Ja wiem, znaczy, że się kończyło jeszcze... to pytanie prewencyjne, że Trybunał. No nadal... no jest jeszcze, czy rozumiem, że sędzia ma też te swobodę hmm. orzekania. Ale zostawmy, zostawmy hmm. to, bo mamy już zostało nam kilka minut. A chciałbym wrócić jednak, jednak do Luksemburga, bo, tak. bo to jest temat naszego spotkania. Dlaczego y, 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 jest segregacja narodów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o, o sądownictwo? Pan takiego argumentu użył. Panie to że z następującej przyczyny. Unia Europejska opiera się na jednym założeniu równości państw. I proceduralnej, i faktycznej, ale ta równość państw czerpie z czegoś innego źródła. Z równości Europejczyków, tak? Jed... Europejczycy są równi, tak? Podpisaliśmy traktaty, wzięliśmy na siebie równe zobowiązania, powinniśmy dostać takie same uprawnienia. I proszę zwrócić uwagę, nagle w tej sprawie podnoszone są, w szczególności przez pełnomocnika rządu, ale także przez yy, yy, prokuratora generalnego i przez innych uczestników, bardzo ważne argumenty. Że mianowicie ten mechanizm kontroli demokratycznej, tak to określę, w postaci partycypowania przez parlament w powoływaniu członków Krajowej Rady Sądownictwa, co nie jest sprzeczne z konstytucją, bo konstytucja nie powiedziała, wbrew temu, co twierdzą ci, którzy twierdzą, że sędziowie powinni być wybrani przez sędziów i tylko przez nich, nie powiedziała o tym jednoznacznie. Gdyby ustrojodawca chciał to zrobić, mógł wprost powiedzieć w art. 187 ust. 1 punkt 2. 15 członków wybranych spośród sędziów przez samorząd sędziowski, tak? Wystarczyło tyle dodać. Samorząd hmm. sędziowski i byłoby prawdą. Tak jak dodano dalej posłów, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów. A tutaj mówi się o analogii, Sejm. że to wystarczy, że jest tutaj analogia. Ale, ale jak, jak analogia? No jeżeli wskazuje się y, y, posłów, no to i y, y, liczba tych ty, Ale się tych wskazuje przy posłach przez Sejm. Nie mówi się czterech członków wybranych spośród posłów, tylko przez Sejm. A przy sędziach się hmm. nie mówi, przez samorząd osobowe. Dobrze, pani ale wróćmy teraz, do tej segregacji narodu. Bo... Ale do tego zmierzam, Aha. więc tutaj y, żadnego naruszenia nie ma. I teraz sytuacja następująca. U nas y, sędziowie mają przewagę w Krajowej Radzie Sądownictwa znakomitą, tak? To jest 15. Siedemna, Nie, to jest 17 członków, mhm. 15 z wyboru, dwóch prezesów z najwyższych Ta. sądów, tak? To 25. Mają gwarancję pełne przysługujące im z racji statusu sędziowskiego, a natomiast w innych krajach, Procesy nominacyjne są ukształtowane zgodnie z tytułem check and balances, czyli właściwie środowisko sędziowskie na wybór sędziów nie ma wpływu żadnego albo ma minimalny. I Gdzie tak jest? Chociażby Niemcy. Federalna Rada do ds. Wyborów Sędziów, yy, która wybiera sędziów sądów federalnych, panie redaktorze, składa się z 32 członków. 16 ministrów sprawiedliwości krajów związkowych i 16 polityków wybranych przez Bundestag. Tam nie ma sędziego ani jednego. Nie ma obowiązku, że tam był jakikolwiek sędzia. Mhm. Jaki jest udział środowiska sędziowskiego w Niemczech? Mianowicie są tak zwane takie rady opiniujące prezydialne, sędziowskie, które mogą się wypowiedzieć wyłącznie pod względem merytorycznym danego kandydata, ocenić tego kandydata. Opinia jest niewiążąca mhm. i one, te rady nie wchodzą w skład tej Federalnej Rady Spraw Wyboru Sędziów. Teraz jest sytuacja A, taka. Czy Trybunał Luksemburgu badał, badał, badał tą sytuację w Niemczech? Nie. Nie badał tej sytuacji w Niemczech, z tego co wiem, ale co więcej, ale jeśli Pan mi jeszcze pozwoli, mm. mówi się wprost w niemieckiej y, nauce, że pięć sądów niemieckich najwyższych, federalnych, czyli Trybunał Federalny, Federalny Trybunał Administracyjny, y, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht i Bundessozialgericht, są powoływane w jednej czwartej mm. przez władzę ustawodawczą. A w trzech czwartych przez władzę wykonawczą. Bo takie są parytety ostatecznie mhm. w, tym, w tym ciele do spraw wyboru sędziów. Następnie ta decyzja komisji idzie do ministra sprawiedliwości. Tam minister sprawiedliwości wstępuje do prezydenta. Ale co więcej, on może jeszcze nie wyrazić zgody na skierowanie wniosku o taką osobę. I rozumiem, że Państwo podnieśli ten argument przed, przed Ten Argument argumentem. był oczywiście, że podnoszony. Mhm. Tutaj, panie redaktorze, był podniesiony taki argument z na tym w którym zapadł w pamięć, że a bo dlaczego my mówimy o nierówności? Dlatego, że nagle w stanowisku Komisji Europejskiej podchwycone przez pełnomocników sądu Sądu Najwyższego, ale także przez niestety rzecznika generalnego Tanczewa w tej opinii z 12 kwietnia pojawiło się takie stwierdzenie, że co prawda rzeczywiście ingerencja czy udział władzy politycznej w proces wyborów sędziów w innych krajach europejskich również wstępuje, a nawet jest znacznie głębsza niż w Polsce, no bo mhm. jest znacznie głębsza, ale nie można porównywać tego w żaden sposób, ponieważ rozwiązania tamte funkcjonują w innym kontekście y, politycznym, prawnym i społecznym. I tyle, mhm. żadnego wyjaśnienia. Ja właśnie pytałem na rozprawie, co oznacza właściwie ta formuła nic nie mówiąca, inny kontekst polityczny, prawny i społeczny. Po drugie, Dlaczego dla oceny rozwiązań prawnych, za kwestii prawnych poruszamy kontekst polityczny? No i po trzecie, czy pod tą formułą nie kryje się mhm. tak trochę ukryte stwierdzenie proste, że Polska nie może się powołać na rozwiązania w innych krajach, bo Polsce wolno mniej? A jeżeli tak jest, to pytam dlaczego. Ponieważ nie mamy prawa być jako kraje europejskie, obywatele Unii, selekcjonowani na tych bardziej światłych, takich jak na przykład w Niemczech, którzy są na tyle może kulturowo już. Uposażeni, że mają prawo przez przedstawicieli wybierać sędziów, i na taki jak my Polacy, że nam tego po prostu z jakiegoś powodu nie wolno. Prosiłem o wyjaśnienie, właśnie tego. A dlaczego Niemcy nie kierują pytań predycyjnych? Być może przez szacunek do własnego Trybunału Polskiego. Ale Komisja prosty? może to zrobić. Komisja, Euro komisja Europejska może to zrobić nie w formie pytania politycznego, ale na przykład w formie skargi. Jeżeli, jeżeli uznała, że... że jest... gdyby doszło do takiej sytuacji, że, ty, że Trybunał Sprawiedliwości wyda w tej sprawie orzeczenie merytoryczne, mhm. bo moim zdaniem nie ma e, no. podstaw prawnych, ponieważ to nie jest objęte e, kwestia organizacji sądownictwa, nie jest objęta prawem Unii. Innymi słowy, Trybunał by e, orzekł, jak ci określa ultra, vires, czyli poza zakresem własnych kompetencji. Ale przyjmując hipotetycznie, jeżeli Trybunał rozstrzygnie merytorycznie i przyjmie, że te nasze rozwiązania, które są minimalny w stosunku do rozwiązań w Niemczech, ale także w Szwecji, ale także w Holandii, gdzie jest też bardzo mocny wpływ władzy wykonawczej, jakoby prowadzą do naruszenia standardów europejskich. Ja sobie nie wyobrażam, żeby następstwem nie y, było skierowanie wystąpienia przez Komisję Europejską, tylko właściwie w sprawie, w sprawie innych krajów, mhm. właściwie wszystkich. Mhm. Obalamy w takiej sytuacji również rozwiązania hiszpańskie, bo polskie rozwiązania są bardzo bliskie do rozwiązań hiszpańskich. Mhm. Tylko właśnie to mnie niepokoi, dlaczego używa się tego rodzaju wytrychu, że nie można porównywać jakoby z uwagi na kontekst polityczny, społeczny i prawny rozwiązań. A niby dlaczego nie można porównywać? Właś, właśnie należy porównywać, ponieważ w Europie nie ma jednego standardu procesu nominacyjnego sędziów, w związku z czym właśnie ocena wszystkich rozwiązań pozwala na wypracowanie jakiś wniosków z tego. Mhm. Jeżeli nam się zabiera taką możliwość, no to jest pytanie z jakiego właściwie powodu. Panie profesorze, tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył czekamy na rozstrzygnięcie, ono zostało przesunięte na czerwiec, jeśli chodzi o opinię Rzecznika Generalnego. Mm -hmm. I to chyba dobrze, prawda? Bo że, że to się tej opinii nie będzie. Masz, to świadczy, że wodami. Ja sądzę, że to świadczy o tym, że sporo domyślenia sędziowie uzyskali po przebiegu tej rozprawy, zwłaszcza z uwagi na udział przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, których wystąpienia były były naprawdę bardzo bardzo merytoryczne. To, to było, I widać było, że złapali kontakt z sędziami i, i potrafili też udzielić odpowiedzi na konkretne wątpliwości o charakterze prawnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Szafrański, prokurator, pełnomocnik prokuratora generalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę dziewiątą na Rzecz o Polityce.